pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam w programie Mocni w Wierze. W Europie w XVI wieku pojawia się nowy ruch religijny – reformacja. Kwestionuje on wiele fundamentalnych prawd dla Kościoła. Co za tym idzie, Kościół katolicki musi zreflektować się nad swoim pojęciem, nad tym, kim jest i do czego służy. Jaka była ta refleksja Kościoła po reformacji? I co nowego wprowadził Sobór Trydencki? O tym w dzisiejszym odcinku. Jest z nami ksiądz profesor Jan Perszon z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże, księdze profesorze. Reformacja była pewną reakcją na braki średniowiecznego autorozumienia Kościoła. Jednym z takich ogromnych braków w tym rozumieniu, samorozumieniu Kościoła jest ogromna wierność wiernych świeckich. Czy wierni w jakiś sposób w tamtym czasie radzili sobie z tym, że często nie rozumieli mszy świętej, że nie wiedzieli w czym uczestniczą? Właściwie e, Kościół co jakiś czas był targany Swego rodzaju herezjami, ale także ruchami odnowy. I zgrzeszylibyśmy zaniedbaniem, gdybyśmy powiedzieli, że dopiero Augustianin, doktor Marcin Luther wymyślił, czy wpadł na pomysł jakiejś odnowy chrześcijaństwa, reformy kościoła. Bo absolutnie przecież nie zamierzał, przynajmniej na początku. Ani kościoła rozbijać, ani go niszczyć, ani tworzyć jakiegoś nowego. Był na to za mądry i za, można powiedzieć, prawowierny. Przecież koniec XI wieku, ale właściwie w XII rozpoczynają się dość intensywne ruchy, których przedstawicielami jest później święty Franciszek z Asyżu i święty Dominik. Guzman, którzy nie zamierzają zakładać nowych zakonów, ale chcą i potem dołączają do nich tysiące braci, chcą autentycznie żyć Ewangelią, jako świeccy. Proszę pamiętać, że, że Franciszek z Asyżu nie był księdzem, nie był zakonnikiem. Był wiernym świeckim. Pojawia się bardzo duże ciśnienie, zapotrzebowanie na życie Ewangelią. Obydwaj zresztą nie pochodzili z dołów społecznych, ale właśnie można powiedzieć z warstwy średniej, czy mieszczaństwa, czy, czy rycerstwa. I właściwie w tym na przełomie XII-XIII wieku mamy niesłychanie silny impuls. Impuls reformacyjny w kościele jak najbardziej ortodoksyjny, choć kwestionujący nadużycia, braki słabości tej instytucji kościelnej, z którą oni mieli do czynienia. Proszę pamiętać, że to jest kościół, właśnie ten feudalny, to jest kościół zdominowany jednak życiem państwowo, polityczno- cywilnoprawnym, to jest kościół, w którym część elit tego kościoła, więc przede wszystkim stan biskupi, ale także część życia zakonnego, przeżywa kryzys nie z powodu braku ewangelii, ale z powodu życia przede wszystkim wartościami politycznymi, życiem gospodarczym, Y, można powiedzieć, y, wpływami politycznymi, zmaganiami politycznymi, tak było także w odniesieniu do papieństwa, które to y, posiadając państwo kościelne stawało się po prostu jedną z monarchii, a więc jednym z graczy na mapie politycznej. I w tym sensie papież jako głowa państwa watykańskiego, które zajmowało jedną y, czwartą. Czy jedną trzecią dzisiejszego Półwyspu Apenińskiego, dzisiejszego państwa włoskiego, to to, że papież miał państwo, że był głową tego państwa, oznaczało, że musiał prowadzić wojny, zawierać pakty polityczne, uczestniczyć w życiu politycznym Europy, relacje do cesarstwa, relacje do świata muzułmańskiego, który zagraża relacje względem chrześcijaństwa wschodniego i Konstantynopola, w jakim sensie papiestwo było bardziej dworem królewskim, dworem kogoś panującego na podobieństwo innych królestw i księstw europejskich niż posługą jedności Posługą duchowną, posługą Ewangelii. E, I to powodowało, oczywiście, pragnienie reformy i odnowy Kościoła. Ale myśmy chcieli powiedzieć jeszcze, a zeszłym razem o, nie wspomnieliśmy o tym, że jednym ze skutków tej latynizacji, ale także nie, nie bójmy się tego powiedzieć klerykalizacji pewnej wizji Kościoła dominacji e, niewielkiej przecież, Elity, którą nazywamy stanem zakonnym czy duchowieństwem w Kościele, spowodowało, że wytworzyła się bardzo bogata pobożność ludowa w średniowiecznej Europie. Ona była reakcją na, można powiedzieć, swego rodzaju jednak alienację, wyobcowanie wielkich rzesz katolików świeckich. Z bezpośredniego życia kościoła, z życia liturgicznego, i ta pobożność ludowa właściwie była drugim nurtem oprócz tego oficjalnego życia kościelnego, liturgicznego, zakonnego drugim bardzo silnym nurtem, który nie do końca bywał ortodoksyjny. Stąd mamy na przykład elementem tej pobożności ludowej staje się Wynaleziona przez świętego Franciszka Zasyżu szopka bożonarodzeniowa i potem inscenizacje, które nazywamy jasełkami, a które to inscenizacje no, miały dużo elementów takich rozrywkowych, ludycznych, satyrycznych, wręcz polemicznych wobec władzy świeckiej albo wobec władzy duchownej kpiono. Z, z jakiegoś konkretnego księdza czy biskupa, zwłaszcza w miastach, gdzie studenteria, rzacy przedstawiali te jasełka. To wszystko odbywało się w kościołach w wieku XIII, XIV, XV, jeszcze XVI. Pojawia się nowa uczuciowość, taka pasyjna, o której wspominaliśmy: nabożeństwo do męki Chrystusa. Właśnie na kanwie można powiedzieć także tej odnowy świętego Franciszka, duchowości franciszkowej, e, pojawiają się pochody biczowników, e, pewne nadużycia, a więc e, nawet swego rodzaju e, pogarda dla, dla cielesności, e, z którą Kościół musi w herezji Katarów bardzo ostro walczyć. E, zresztą angażował się to, w to. Także święty Franciszek, jego uczniowie, jego naśladowcy potem Dominikanie bardzo aktywnie uczestniczyli w nawracaniu tych, tych heretyków, którzy pogardzali sferą cielesną i którzy głosili, że wszystko, co jest związane z ciałem, a więc także małżeństwo, jest przez Boga potępione, odrzucone i nie wolno. Łączyć się w związki małżeńskie, wszystko związane ze sferą płciową jest złe, wszystko, co jest związane z życiem cielesnym, jest gorsze, jest sferą ciemną. Wracam do tego, bo, bo to nie są konsekwencje eklezjologii piramidalnej, eklezjologii i bardzo radykalnego podziału na duchowni i świeccy, ale to jest tamten czas, który powoduje, że cały, co jakiś. Okres pojawia się w Kościele pragnienie jego reformy, jego odnowy, jego odbudowy, powrót do ideałów ewangelicznych. To pragnienie gdzieś i wiernych świeckich, ale także w życiu zakonnym co jakiś czas się pojawia. Stąd niezadowoleni z, z powiedzmy, z wystygnięcia benedyktynów pojawia się ruch cystersów. Przecież to nie jest znikąd. To właśnie mnisi, którzy mówią, nie, nie, my nie żyjemy zbyt dobrze tą regułą Benedykta. Nie da się tamtych klasztorów zreformować. One poszły za bardzo w stronę światowości, w stronę majątków, w stronę pomnażania, można powiedzieć, tej widzialnej potęgi życia zakonnego. Trzeba odnowy i Bernard Sklerwo, i inni, i... Cała ta i cito, i cystersi, potem kameduli, kolejna reforma. To się nie pojawia znikąd. To jest pragnienie życia ideałem Ewangelii. Święty Franciszek, potem Dominikanie i wreszcie XV wiek. Ruchy Jan Hus w Czechach, Jan Wycliffe w Anglii. To nie są ludzie, którzy mają za złe Panu Jezusowi i Kościołowi. Oni chcą ten Kościół odnawiać. Na swój sposób tak to widzą, zaczynają gromadzić wokół siebie zwolenników, którzy też chcą odnowy Kościoła. I jednym z tych reformatorów, którzy wcale nie chcą rozbijać Kościoła, ale go odmienić i przywrócić mu blask Ewangelii był, był Marcin Luter i jego. Idee, które przecież nie zrodziły się z tego, że, że, że on nagle uznał siebie za doskonałego, czy jedynego, który rozumie, czym naprawdę ma być kościół. Ale zrodziły się z pewnych nadużyć, z pewnych zaniedbań, z bardzo konkretnej sytuacji kościoła, którą tę sytuację trzeba było uzdrowić. I wielu światłych ludzi to widziało. Przecież sobory laterańskie. Które odbywały się w XIII wieku, sobór, sobór w Bazylei, sobór, w którym, w którym próbowano w Konstancji zaraz po, po zwycięstwie Jagieły nad Krzyżakami, początek XV wieku, to miały być zgromadzenia Kościoła, które miały ten Kościół radykalnie odnowić. Przypomnijmy jeszcze wielką schizmę zachodnią, a więc trwające w, w przez XIV wieki XV rozbicie kościoła na papieństwo i antypapieństwo. Były okresy, kiedy mieliśmy trzech papieży, którzy którzy rozrywali to ciało kościoła w Europie. To naprawdę było śmiertelne zagrożenie dla kościoła. To był krzyk o odnowę, o reformę, o nawrócenie, można by powiedzieć, przede wszystkim elit kościelnych. Ogromny kryzys, który, który jak gangrena wtedy przeżerał właśnie duchowieństwo, można powiedzieć także tą społeczność świata politycznego, dlatego że że rywalizacja, walka, demoralizacja książąt i układu, układu tego wasalnego, tego feudalnego, ta gangrena przenosiła się też na życie kościoła i na relacje pomiędzy papiestwem, a biskupami, a życiem zakonnym. I to wszystko pojawia się jako reakcja właśnie i wybucha niejako, a wybuch ten był nieprzewidziany nie do końca, nawet Marcin Luter pewnie przypuszczał, że jego, y, jego y, tezy, jego publikacje, jego pisma wywołają taki rezonans, który zakończy się rozbiciem Kościoła. No to właśnie skoro ksiądz profesor dotarł już do Marcina Lutra, na co on zwrócił uwagę i w czym był, można powiedzieć, nowatorski w swoich czasach w tej próbie reformy Kościoła, y nie możemy go wynosić na ołtarze i kanonizować, ale oddając Mu sprawiedliwość i myślę, że w wieku XX i na początku naszego XXI wieku, także w refleksji katolickiej, odnaleziono w pismach Marcina Lutra przede wszystkim reakcje na pewne Nadużycia czy nie, niewłaściwe ustawienie reakcji w, w życiu Kościoła w jego epoce. Mianowicie tamten Kościół akcentował przede wszystkim swój aspekt widzialny, instytucjonalny. Luter w reakcji na to podkreśla i koncentruje się na wymiarze duchowym Kościoła. Tam był przerost teorii pośrednictwa duchownych. Myśmy na to zwracali uwagę ileś tygodni temu, że właściwie w tej piramidalnej wizji kościoła, gdzie na szczycie jest papież, biskupi, księża, Chrystus daje łaskę, narzędziami tej łaski której Chrystus udziela, są księża, są duchowni. I tylko dzięki temu, że są duchowni, Chrystus może udzielać. A więc porównanie księdza do pośrednika. Luter mówi nie. Jedynym pośrednikiem między Ojcem a nami jest Pan Jezus jest Jezus Chrystus. I trzeba było Soboru Watykańskiego II, żebyśmy spoglądając bardziej integralnie na naturę Kościoła, mogli się w jakimś sensie z Marcinem Lutrem zgodzić i powiedzieć, masz sporo racji. Dlatego, że rzeczywiście jedynym pośrednikiem jest Jezus Chrystus. W jego pośrednictwie uczestniczą ci, których sobie wybrał, apostołowie, i potem e, ustanowieni przez apostołów następcy, a więc biskupi. To jest element konieczny. Tutaj nie ma zgody e, na radykalizm reformacji, ale. Nasze, jeżeli możemy powiedzieć, prezbiterów y, uczestnictwo w Chrystusie w kapłańskim y, urzędzie Chrystusa nie oznacza, że ja jestem jako prezbiter jako ksiądz pośrednikiem. Ja jestem narzędziem jedynego pośrednika. I w tym sensie można powiedzieć y, kiedy Luter mówi o jedynym pośredniku, ale też przypomina bardzo jasno o bezpośrednim działaniu Ducha Świętego w sercach wierzących i o pierwszeństwie Słowa Bożego, które jest normą naszej wiary. Kościół to katolicki zawsze wierzył i to zawsze odkrywał, ale to dzięki, można powiedzieć, tej wizji Kościoła jako, jako społeczności doskonałej społeczności widzialnej, społeczności hierarchicznej zostało zepchnięte na drugi plan i nie było przeżywane w tym okresie przez wiernych. Mało tego, kiedy utożsamiano Kościół z hierarchią, dzisiaj doskonale, myśmy o tym wspominali, rozgrywają to wrogowie, przeciwnicy Kościoła albo ci, którzy, przepraszam, wcale nie przeciwnicy. Bo jeżeli mamy do czynienia z jakimś dziennikarzem, z jakimś ateistą, z człowiekiem, który w Polsce sytuuje się, czy z tytułem profesora, czy, czy osoba wykreowana na jakiś publiczny autorytet, czy idola, jak, 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 jakiś autorytet opiniotwórczy, a jest ta osoba deklaruje się jako ateista i... Ustawia się bardzo krytycznie wobec Kościoła katolickiego i jego roli w życiu społecznym w Polsce, to można zakładać, że ta osoba nie rozumie tajemnicy Kościoła i patrzy tylko na Kościół oczami Poganina, kogoś, kto, kto nie czuje się Kościołem i za niego nie jest współodpowiedzialny. A więc jest bardzo krytycznie nastawiona do instytucji Kościoła. W wymiarze widzialnym. Jeżeli ta osoba utożsamia i mówi, Kościół to biskupi, e, księża, zakonnicy, instytucja e, i pracownicy tej instytucji, to ta osoba nie rozumie natury Kościoła. Kościół to nie są księża. Ale przez wieki e, eklezjologia ta właśnie. E, Przedtrydencka i po Soborze Trydenckim bardzo mocno podkreśla widzialność Kościoła i jego hierarchiczność. Niejako stawiając znak równości, Kościół równa się papież, biskupi, duchowni, zakonnicy. To jest nieprawda. I Kościół nigdy tak do końca nie nauczał. Ale przekaz. W ten sposób, w formie uproszczonej, w ten sposób brzmiał. I wierni świadcy tak to rozpoznawali. Dlatego Luter mówi, że, że Kościół to są wszyscy ochrzczeni. I on poszedł w tym radykalizmie za daleko, bo zakwestionował sakramentalne kapłaństwo. Odrzucił sakramentalność kapłaństwa i promował, Kapłaństwo powszechne wszystkich ochrzczonych. Można powiedzieć, w, który, w niektórych odłamach protestantyzmu zostało to przyjęte w formie skrajnej, jako odrzucenie wszelkiego kapłaństwa, a więc tego kapłaństwa, w które wierzy Kościół rzymskokatolicki. To skoro te tezy Lutra. Są tak radykalne, to musi być jakaś radykalna reakcja Kościoła. Jak Kościół właśnie wtedy w XVI wieku zareagował na wystąpienie Marcina Lutra? To zabrało bardzo dużo czasu, dlatego że za y, całość Kościoła, którego przypomnijmy, pierwsi reformatorzy przez pierwsze lata nie chcieli rozbijać, nie chcieli zakładać jakiegoś swojego Kościoła. Y, Czuli się władcy. Za kościół odpowiedzialny czuł się cesarz, który, książęta, królowie poszczególnych krajów. Przypomnijmy choćby dzieje, doskonale zresztą opracowane, królów Polski, władców Rzeczpospolitej, którzy w tamtym czasie, w wieku XVI, próbują z jednej strony zachować katolicki charakter swojego państwa, a z drugiej strony będąc głowami Rzeczpospolitej, wielonarodowej i wielowyznaniowej od początku. Przypomnijmy, że połowa mieszkańców, niemal połowa tej wielkiej Rzeczpospolitej, obojga czy trojga, później narodów to są prawosławni od zawsze. Byli prawosławnymi. Tutaj królowie i nasi prymasi, biskupi mają ogromne zasługi, jeśli chodzi o próby przywrócenia jedności z Rzymem tych chrześcijan wschodnich i Unia, tak zwana Unia Brzeska. To, to dzieło przede wszystkim Polaków. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że, że ci polscy władcy kiedy się zorientowali, ponieważ szlachta, Sejm, Senat i część reprezentacji szlachty to byli innowiercy, a więc protestanci, zwolennicy powiedzmy kalwinizmu, jakiegoś luteranizmu i tak w tym XVI wieku. Błyskawicznie idee reformy luterańskiej promieniowały można powiedzieć na kraje Europy Zachodniej, Północnej, i także na rzecz pospolitą. W tym momencie zaczyna się problem tolerancji dla tych nowych chrześcijan. Władza świecka. Proszę pamiętać, że próby mediacji, próby załagodzenia, próby dialogu, dysputy ze strony władców katolickich, cesarzy, królów, książąt, Rzeszy niemieckiej, to trwa. Kilkadziesiąt lat, w którymś momencie zorientowano się, że przepaść pomiędzy zwolennikami reformy a Kościołem Rzymskim jest już nie do zasypania, choć ciągle się łudzono. Choćby kolokwium choćby charitativum odby odbyte w Toruniu o tym świadczy, że próbowano jeszcze później, Doprowadzić do zjednoczenia, do pojednania, a przynajmniej do wyjaśnienia niektórych stanowisk i niektórych skrajnych pozycji teologicznych luteranizmu. Niemniej reakcja na, na, była spóźniona właśnie ze względu na usiłowania władzy świeckiej i na nie do końca pewnie sprawną działalność papiestwa. W tamtym czasie. Można powiedzieć, że, że o ile reform, próby reformy podejmowane w wieku XV okazały się zupełnie nieskuteczne i połowiczne, choć w Ferrarze, choć w Konstancji, choć później w Bazylei, ale to nie przyniosło efektu. W wieku, w wieku XVI. To jest 1512 rok, bodajże Sobór Laterański V, który miał dokonać reformy. Nie udało się. Biskupi, opaci, ba, nawet cesarze nie mieli jakby wystarczająco energii, żeby dokonać reformy przed wybuchem reformacji luterańskiej. I dopiero w drugiej połowie, można powiedzieć, w połowie XVI wieku udało się skutecznie zwołać sobór w trydencie, na którym to Soborze przyjęto znowu. Akcja reakcja. Tak jak Marcin Luther reagował na pewne przerosty nadużycia, niewłaściwości, zgorszenia. Można powiedzieć, materializm ludzi kościoła poprzez dość radykalne idee jego odnowy. O tyle w momencie, kiedy, kiedy kościół już się faktycznie rozpadł, i kiedy groziła, można powiedzieć, sytuacja groziła wręcz zniknięciem kościoła rzymskokatolickiego, czy jego, jego rozpadem dalej idącym, reforma trydencka miała za zadanie przywrócić kościołowi, można powiedzieć, wewnętrzną sprawność i w opozycji do reformy podkreślano z kolei znowu ten widzialny element kościoła a jedyny ratunek, można powiedzieć, widziano w jeszcze większej karności i dyscyplinie. Jednym z elementów osiągnięć niewątpliwie Soboru Trydenckiego jest nie tyle, nie tyle eklezjologia, która została potraktowana w sposób jednostronny, dlatego że skoro Luter kwestionuje widzialność Kościoła i podkreśla jego duchową stronę, Należy jeszcze mocniej mówić o papiestwie, o hierarchiczności, o tym, że Kościół jest armią dobrze zorganizowaną, pana, yy, na, gdzie i znowu ta piramidalna struktura wraca. Ale chciałbym Myślę tutaj... jednak, Przepraszam, że tak przerywam. Tak. Że reforma soboru trydenckiego jest tak duża, że nie, nie dokończymy jej w tym odcinku, a nie chcemy też naszych widzów pozostawiać, mówiąc w cudzysłowie, w pół drogi, więc. Już zapraszam na kolejny odcinek, w którym będziemy mówić dalej o reformie Soboru Trudenckiego. Za te dzisiejsze słowa, za, dzisiejsze, za to dzisiejsze spotkanie dziękuję księdzu profesorowi, dziękuję naszym widzom i zapraszam na kolejny odcinek z panem Bogiem.